Hej, cześć, witajcie z tej strony Wespar. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać aplikację, która od kilku dni jest już prawie na samym szczycie App Store'a. Mowa jest tutaj o aplikacji Timberman. O co w niej chodzi? Moi drodzy, jest to gra, w której musimy ścinać drzewo. Tak, ale to drzewo nie ma końca. O co tutaj chodzi? Musimy uważać na takowe właśnie gałęzie i dotykając odpowiednich stron ekranu po prostu ścinamy sobie drewno. Moi drodzy, to jest praktycznie cała filozofia aplikacji. Wygląda niepozornie, tak, ale powiem Wam, że naprawdę potrafi wciągnąć. Gdyby nie to, że mój skill jest naprawdę taki dość słaby, ale założę się, że niektórzy z Was naprawdę pobiją mój wynik kilka razy, czyli ten 212. Słuchajcie, gra jest bardzo podobna do Flappy Birda. Mianowicie bazuje na tej samej zasadzie, a jeszcze jeden raz na pewno mi się uda. Wiecie, jak to działa i potrafi dobrze wciągnąć. Nawet jeżeli się przyjrzycie, to te przyciski tutaj są nawet podobne do tych Flappy Birdowskich. Jedynym takim, powiedzmy, odejściem od tego wszystkiego jest wbudowany w grę sklep, dzięki któremu możemy sobie, prawda, odblokowywać postacie, którymi możemy ścinać drewno. No moi drodzy, to jest w zasadzie cała aplikacja. Powiem Wam, że naprawdę wygląda ona niewinnie, ale naprawdę, jeżeli ktoś się w tym wyskilluje, naprawdę może fajnie wymiatać i naprawdę gra daje naprawdę bardzo dużo zabawy. Słuchajcie, to tyle z mojej strony. Gra jest oczywiście dostępna także na urządzeniach z Androidem, jak możecie sami sobie tutaj zobaczyć. Oczywiście tutaj jest kompatybilna ze wszystkimi i urządzeniami od 3GS-a w górę, ponieważ wymaga iOS-a 5.0. Natomiast jeżeli chodzi o Androida, no to wydaje mi się, że gra po prostu powinna ruszyć na wszystkim, tak? Czyli bez względu na to, jaki macie sprzęcior, powinniście móc w tą grę zagrać, a naprawdę warto. Poświęćcie chwilę, bo naprawdę potrafi wciągnąć, a fan jest naprawdę przed. Dzięki, to tyle z tej strony. Trzymajcie się, nie puszczajcie, na razie. Mięso!